Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj Paweł Szot, szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień dobry, panie ministrze. Witam. Panie redaktorze, szanowni słuchacze, dzień dobry. Panie ministrze, Sejm przyjął nowelizację prawa oświatowego. No jeszcze zanim na biurko prezydenta to trafią do Senatu te przepisy, ale można spodziewać się kolejnego weta głowy państwa, bo przypomnę, kilka miesięcy temu ustawę nazywaną Lex Czarnek wtedy właśnie pan prezydent zawetował. A ja z kolei przypomnę, panie redaktorze, że nie mam takiego zwyczaju, aby uprzedzać o decyzjach pana prezydenta w tak ważnych sprawach. Prezydent zawsze... Ale wtedy państwo sygnalizowali, że może być różnie, że są wątpliwości. A teraz mogę tylko... Nawet wydaje mi się, że rozmawialiśmy, panie ministrze, i takie słowa... Teraz mogę tylko zasygnalizować, że prezydent jak zawsze ma trzy karty w ręku. Na jednej jest napisane weto, na drugiej podpis, na trzeciej Trybunał Konstytucyjny, i z której z tych z pewnością skorzysta. Czasu mamy dużo na analizy, na rozważania, gdyż nie spodziewałbym się, że Senat będzie się z jakąś pilnością tym projektem zajmował. A chciałem powiedzieć jedno. Prace nad tym projektem, w którym uczestniczyli przedstawiciele pana prezydenta, przede wszystkim pani minister Małgorzata Paprocka, odbywała się jednak w nieco innej atmosferze niż te wiosenne. Była pełna wymiana informacji, były wyjaśnienia, były przedstawienie stanowiska ministerstwa i rządu. Być może to będzie też miało jakiś wpływ na decyzję pana prezydenta. Ale jeżeli chodzi o istotę tego projektu, to ona pozostaje niezmienna. Kurator i jego zdecydowanie większa pozycja, w tym możliwość zablokowania wejścia organizacji pozarządowych do szkoły. Ale tutaj też projekt akcentuje to, na czym bardzo zależało panu prezydentowi, czyli rola rodziców w decydowaniu, opiniowaniu działalności takich organizacji w szkołach. I też myślę, że pan prezydent zauważył, że z tych pomysłów, które budziły wielkie kontrowersje, jak regulacje dotyczące nauczania domowego, rząd miał odwagę się wycofać, przyznać się do błędu. No to nie rząd, bo to poselski projekt. No ale chociaż stanowisko rządu... edukacji w Sejmie mówił o tym, tak, projekcie, no, to mówił my, nasz i tak. Projekt jest poselski, ale stanowisko rządu wobec poszczególnych poprawek jest kluczowe. To... Jasne. Panie ministrze, no to nie da się nie zauważyć, że dużo życzliwiej pan prezydent na te zmiany prawa patrzy niż na te sprzed kilku miesięcy, tak? Eksperci pana prezydenta podejmą analizy, ocenią ten projekt, a pan prezydent też osobiście oceni i podejmie we właściwym czasie decyzję. A czy pierwsza dama, pani Agata Kornhauser-Duda, jest też zainteresowana tymi zmianami? Jak była kilka miesięcy temu i spotykała się nawet przecież z parlamentarzystkami opozycji? Tego w tym momencie nie wiem, natomiast myślę, że pan prezydent będzie korzystał bardzo szeroko z opinii swoich ekspertów. Panie ministrze, opozycja, przede wszystkim PSL, apeluje do prezydenta o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego w sprawie elektrowni atomowej w Polsce, czy szerzej atomowych, bo to już są plany budowy. Tych apeli, panie redaktorze, tych apeli było więcej w ostatnich czasie. Ten PSL-owski, owszem, dotyczy budowy elektrowni atomowej. Poprzednio dotyczyły generalnie sytuacji w polskiej energetyce, zaopatrzenia Polaków w źródła energii o rozsądnych cenach. Ja nie jestem pewien, czy akurat negocjacje względem elektrowni atomowej w Polsce z Amerykanami, a te negocjacje, jak wiadomo, mimo że zawarto to ramowe porozumienie, będą dalej trwały co do wkładu finansowego przede wszystkim. One być powinny przedmiotem obrad tego forum. Ale tu może chodzi, panie ministrze, o jakąś zgodę, komunikat, że niezależnie od tego, kto będzie rządził, będziemy kontynuować ten projekt. Może ja na razie poza Konfederacją na razie nie zauważyłem, żeby ktoś się zasadniczo sprzeciwiał koncepcji zaopatrzenia Polskę w tanią i bezpieczną energię jądrową. Więc to chyba nie jest przedmiotem dyskusji. Być może, jeśli zostanie zwołane takie ciało jak Rada Bezpieczeństwa Narodowego, powinna się zajmować tematami szerszymi. Generalnie sytuacją w energetyce, kryzysem energetycznym, wojną energetyczną Putina z wolnym światem. To jest prawda, taka Rada Bezpieczeństwa Narodowego na temat bezpieczeństwa. Powiem tak, pan prezydent nigdy nie wahał się korzystać z tego narzędzia, które jest w jego ręku. Ostatnio robił to w lipcu, czyli nie tak dawno temu. Ale pan prezydent zawsze podejmuje w tej sprawie decyzje samodzielnie, pod wpływem nie jakichś apeli czy nieformalnych wniosków, tylko pod wpływem analizy sytuacji, w której znalazła się Polska i obywatele. Dlaczego by nie wysłuchać też apelu opozycji, panie ministrze? To chyba nic złego. To jest jedna z okoliczności oczywiście i argumenty tam przedstawione, ale powtarzam, pan prezydent tę decyzję zawsze podejmuje samodzielnie, autonomicznie. A jeżeli chodzi o samą budowę elektrowni jądrowej w Polsce, to rozumiem, że... Zawsze wspierał, pan prezydent zawsze wspiera to przedsięwzięcie w różnych swoich
międzynarodowych aktywnościach zawsze współdziałał z rządem w tym kierunku i myślę, że z satysfakcją przyjmuję ten postęp, który został ostatnio zaprezentowany na tym polu. I to, że z Amerykanami będzie budowana ta pierwsza elektrownia atomowa, to też jest zdaniem pana prezydenta dobry wybór? Amerykanie są bardzo doświadczeni w tej technologii i ja osobiście nie słyszałem, żeby w ostatnich latach była ta technologia awaryjna, czy stwarzała jakiekolwiek ryzyko. Szereg kwestii jest do grania, do dogadania się. Tak jak mówiłem, rozmowy będą dalej trwały. Panie ministrze, teraz zacytuję pana prezydenta z wywiadu dla tygodnika Sieci. Nie wierzę w to, że dalsze wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom tamtej strony, w domyśle Komisji Europejskiej, przyniesie jakiekolwiek rezultaty. Uważam, że za dużo dobrej woli z polskiej strony zostało wykazane. To panie redaktorze, to sytuacja najzupełniej komfortowa dla urzędnika, kiedy może z pełnym przekonaniem powiedzieć, że zgadza się ze swoim szefem. No tak, ale to o jakąś interpretację jednak poproszę o wykładnię tych słów. To znaczy, że rząd nie powinien żadnych ustępstw już wykonywać w stosunku do Komisji Europejskiej? Znowu powiem, że nie mam zwyczaju dokonywać interpretacji czy jakiejś egzegezy. No ale to jak nie pan minister ma na wykazać. Egzegezy słów szefa. Mogę je powtórzyć po prostu. Jeśli prezydent nie ufa, że zmiana polskiego stanowiska może coś zmienić w stanowisku organów Unii Europejskiej, to też wynika z jego doświadczenia ostatnich miesięcy, ostatniego roku, kiedy zawarł pewne porozumienie, pewien kompromis z przedstawicielami Unii, który nie został po prostu dotrzymany. No ale panie ministrze, ale to co? To nie ma tych pieniędzy z KPO i mamy tak przejść nad tym do porządku dziennego, żadnych ustępstw, za dużo dobrej woli z polskiej strony, koniec, zamykamy tę sprawę, no to chyba dla nas to nie jest zbyt komfortowa sytuacja. Panie redaktorze, różne komunikaty w tej sprawie płyną w przestrzeni publicznej. Żaden z nich nie jest oficjalny, więc trudno się do nich oficjalnie odnosić. Jeśli rząd planuje jakieś zmiany swojego stanowiska, swojej linii politycznej w tym kierunku, to myślę, że prezydent oczekuje, że będzie to z nim konsultowane. To jest oczywiste, że powinno to być z nim konsultowane. Stanowisko pana prezydenta jest jasne. Jak na przykład ewentualne zmiany w konstrukcji tej ustawy zaproponowanej przez pana prezydenta? Nie znam żadnych założeń takich zmian ewentualnie i nie wiem, kto by takie zmiany miał proponować. W każdym razie stanowisko pana prezydenta jest takie, że kolejne ustępstwa to dzisiaj błąd, tak? To byłby błąd. Panie redaktorze, ja powiem wprost. Jaki miałaby Komisja Europejska czy też inne organy Unii powód, żeby się zgadzać i na polskie ustępstwa i zawierać jakiś kolejny kompromis? Jeśli rzeczywiście ci przedstawiciele Unii wiedzą, że mogłoby to poprawić wynik Zjednoczonej Prawicy w wyborach. No ale to zdaniem pana ministra Komisja Europejska i swoje relacje z Warszawą, z polskim rządem przede wszystkim kształtuje przez pryzmat przyszłorocznych wyborów i myśli, co zaszkodzi, co pomoże Prawu i Sprawiedliwości? A jak było, panie redaktorze, przed wyborami włoskimi? Czy Komisja Europejska wtedy demonstrowała neutralność i bezstronność? To raczej Ursula von der Leyen. Ale dobitna, konkretna i właściwie mówiąca wszystko o tym, że przesłanki działania Komisji Europejskiej nie są wyłącznie bezstronne, oparte na tych przesłankach, którymi powinna się kierować organizacja międzynarodowa. Ona ma określone interesy polityczne, cele polityczne, działa w sposób polityczny i z tego powodu interesują ją ta czy inna forma rządów w krajach członkowskich. Ale niestety Polska jest bezbronna wobec tego dyktatu. Niestety nie jest to prawidłowa sytuacja, ale tak po prostu jest. Polska powinna działać, żeby te środki zostały Polsce przyznane, bo te środki Polsce się należą. To co jeszcze Polska może zrobić? To jest pytanie do rządu. Pan prezydent zawsze będzie współpracował z rządem, jeśli te działania będą w rozsądny sposób i z poszanowaniem interesu Polski prowadzić. To panie ministrze, jeszcze jedna sprawa. Jutro wybory w Stanach Zjednoczonych, Izba Reprezentantów i część Senatu będzie wybierana. Z kongresem zdominowanym przez Republikanów wsparcie dla Ukrainy może być trudniejsze? Panie redaktorze, cała polityka prezydenta Bidena, a przypominam, że tutaj było dużo obaw, daje wyraz temu, że polityka amerykańska jest stabilna i że Amerykanie wszystkich opcji politycznych, tych głównych, rozumieją dobrze swój interes narodowy i też interes narodowy tego wielkiego makroregionu, którego Amerykanie są liderami, czyli wolnego świata Zachodu. Oczywiście różne się wypowiedzi pojawiają po stronie republikańskiej, ale przypominam, że po stronie lewicy demokratycznej też wiele wypowiedzi dotyczących ograniczenia wsparcia
wsparcia Ukrainy się pojawia. Myślę, że polityka amerykańska zachowa stabilność. Czyli takiego ryzyka nie ma, tak? Że wsparcie dla Ukrainy zostanie mocno ograniczone? Nikt, kto obserwuje politykę, nie powie panu redaktorowi, że ryzyko zupełnie nie istnieje. Jeśli istnieje jakieś ryzyko, trzeba z tym walczyć, trzeba przekonywać również Amerykanów do tego, co się dzieje w Europie Wschodniej i Środkowej, do sytuacji w naszym regionie. A mówił to Paweł Szot, szef Gabinetu Prezydenta Rzeczypospolitej. Bardzo panu ministrowi dziękuję za rozmowę. A ja dziękuję panu redaktorowi. Życzę udanego dnia, udanego tygodnia. Państwu dziękuję za uwagę. Dobrego dnia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz zapraszam państwa na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej programem Ekspres Biedrzycki. Карюківська громада не пустила їх в місто Карюківку. Слава Україні! Слава нації! Генерал, блядь, вы должны взять. Собаки, пришедшие на нашу землю. Суки, нахуй! Ты молодец, Володь. Мы именно этого и хотели, и ждали от тебя. У нас теперь есть где жить. Ты царь и бог. Dzień dobry Państwu w poniedziałek. To jest program Ekspres Biedrzyckiej. Kamila Biedrzycka. Witam Państwa. Zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Szczególnie ciepło witam Panie. Mam nadzieję, że nie dawały Panie w szyję przez cały weekend i są dzisiaj w dobrej formie i zajmą się reprodukcją i produkcją dzieci, bo do tego według rządzących jesteśmy chyba wyłącznie powołane. To tak chciałam powiedzieć z przymrużeniem oka, ale nie do końca, dlatego że sytuacja jest naprawdę poważna, szczególnie jeżeli w taki sposób o Polkach wypowiada się najważniejsza osoba w państwie. Jarosław Kaczyński, który jest, jak Państwo doskonale wiedzą, szefem największej partii, partii rządzącej i od którego tak lub nie zależy los i Polek, i Polaków. Jarosław Kaczyński postanowił tym razem winić kobiety za niską dzietność. Do 25 roku życia dają w szyję i z tego dzieci raczej nie będzie, powiedział
Jarosław Kaczyński, który jak wiemy ma założoną rodzinę, dzieci i może się wypowiadać na temat tego, w jaki sposób Polki powinny rodzić, kiedy, dlaczego i w którym momencie. Tezę na temat przyczyn niskiej dzietności prezes Prawa i Sprawiedliwości wygłosił w sobotę podczas spotkania z mieszkańcami Ełku i powiedział między innymi tak, jaki teren jest dziś najbogatszy? No Warszawa, ale dzieci najmniej w Polsce jest w Warszawie, więc to nie jest kwestia wyłącznie ekonomiczna, ale też pewnego nastawienia ludzi, a w szczególności pań, bo to kobiety rodzą dzieci, chociaż teraz już nie wiadomo. Zażartował sobie prezes Jarosław Kaczyński, mijając się z prawdą jednocześnie, dlatego że w Warszawie akurat odsetek narodzin jest jednym z najwyższych w Polsce. Także polecamy sprawdzić najpierw bardzo dokładnie statystyki. Tutaj trzeba powiedzieć, kontynuuje prezes Jarosław Kaczyński, więcej też i trochę otwarcie pewnych rzeczy gorzkich. Jeżeli się utrzyma taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie, powiedział Jarosław Kaczyński, który jak widać ma także według siebie samego wykształcenie medyczne. Warto zasugerować panu prezesowi, że główną przyczyną niepłodności, jeżeli chodzi o alkohol, jest właśnie słaby materiał genetyczny mężczyzn, którzy bardzo dużo alkoholu spożywają, więc tutaj także wypadałoby się zapoznać z badaniami, ale rozumiem, że nie o to chodzi. O co chodzi? Dlaczego kobiety po raz kolejny są upokarzane w taki sposób? Dlaczego Polki są traktowane w taki sposób? Dlaczego mówi się o dawaniu w szyję przez młode dziewczyny, a nie o tym, że mają w tej chwili niepewną sytuację materialną, o tym, że jest wysoka inflacja, że jest trudna sytuacja mieszkaniowa, że jest brak przedszkoli, brak żłobków, brak wsparcia, jeżeli chodzi o sytuację, w której kobieta urodzi dziecko z niepełnosprawnością. Dlaczego nie mówi się o tym, że kobiety w Polsce w tej chwili boją się rodzić dzieci? Na te tematy między innymi z Joanną Muchą z Polski 2050 rozmawiać będziemy. Pani poseł będzie pierwszym naszym gościem dziś, ale oczywiście nie tylko o panu prezesie mowa będzie, choć trzeba przyznać, że z jednej strony tych słów może nie powinno się traktować poważnie, ale z drugiej, jeżeli wypowiada je, tak jak wspomniałam, najważniejsza osoba w państwie, no to nie można do nich przechodzić, nad nimi przechodzić do porządku dziennego, więc na ten temat mówić będziemy. Będziemy także rozmawiać na temat dyspozycji dla spółek Skarbu Państwa dotyczących zrzutki na kampanię dla europosłów Prawa i Sprawiedliwości. O tym opowiadaliśmy państwu już w ubiegłym tygodniu. Dzisiaj Wyborcza ujawnia szczegóły wielkiej zrzutki menadżerów państwowych spółek na kampanię Prawa i Sprawiedliwości, poszła dyspozycja, że zarządy i kluczowi dyrektorzy w spółkach mają wpłacać do końca roku pieniądze na konto Prawa i Sprawiedliwości. Ja przypomnę, że w ubiegłym tygodniu dziennikarze TVN ujawnili, że 44% kwoty zebranej na kampanię dla europosłów w 2019 roku, że właśnie te 44% pochodziło od zatrudnionych w dużym uproszczeniu w spółkach Skarbu Państwa. Czy rzeczywiście ta sytuacja będzie miała wpływ na najbliższą kampanię wyborczą? Czy ktoś powinien ją skontrolować? Czy to jest początek, w cudzysłowie, choć może nie do końca już w cudzysłowie, jakiejś polskiej oligarchii? Na ten temat także mówić będziemy. A skoro już o pieniądzach, to także o Krajowym Planie Odbudowy, bo ten temat oczywiście nie mija, dlatego że w dalszym ciągu nie ma porozumienia rządu Prawa i Sprawiedliwości z Komisją Europejską, nie ma w dalszym ciągu wniosku, który do końca października złożyć obiecał premier Mateusz Morawiecki. Prezydent Andrzej Duda wypowiedział się także o KPO i stwierdził, że Polska spełniła wszystkie warunki, które są potrzebne do wypłaty środków z Krajowego Planu Odbudowy. Właśnie prezydent przekazał, że tutaj cytat, zrealizowaliśmy wszystkie warunki, aby otrzymać pieniądze z KPO. Dodał, że za dużo dobrej woli z polskiej strony zostało wykazane. Za dużo, drodzy państwo, jeżeli chodzi o chęć do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej w czasie po pandemii, w czasie wojny w Ukrainie. Andrzej Duda twierdzi, że już żadnych odpowiedzi na sugestie z tamtej strony realizował nie będę. Według mojej wiedzy zrealizowaliśmy wszystkie warunki, by otrzymać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Na pytanie, czy polskie władze powinny zmiękczyć stanowisko, prezydent odpowiada tak. Nie wierzę w to, że dalsze wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom tamtej strony przyniesie jakiekolwiek rezultaty. Uważam, że za dużo dobrej woli z polskiej strony zostało wykazane. Koniec, kropka. Pieniędzy, drodzy państwo, jak widać, nie było, nie ma, no i chyba wszystko wskazuje na to, że nie będzie. Jarosław Kaczyński, wspominany już przeze mnie wcześniej w kontekście walenia w szyję, postanowił
postawić tezę, że Adam Glapiński, czyli szef Narodowego Banku Polskiego, mylił się, jeżeli chodzi o kwestie związane z prognozami inflacyjnymi. Przyznał, że kierujący NBP profesor Glapiński mylił się w sprawie tempa inflacji i dodał równocześnie, że obecnie tylko jasnowidz mógłby jednoznacznie stwierdzić, kiedy inflacja zacznie spadać, i wyliczył metody łagodnej walki z inflacją. Muszę zdawać się na prezesa NBP, mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości, choć muszę powiedzieć, że przedtem się nieco mylił, co nie oznacza, że jego działania mają wpływ na inflację. No skąd? Działania prezesa NBP w żadnym stopniu nie mają wpływu na inflację. Mamy nowy sondaż. Sondaż tym razem dla Rzeczpospolitej. No i w tym sondażu wygrywa, drodzy Państwo, Prawo i Sprawiedliwość. Partia Jarosława Kaczyńskiego chciałoby poprzeć 33,7% badanych. Koalicja Obywatelska na drugim miejscu z niespełna 28% poparcia. Na Polskę 2050 naszego gościa, Janny Muchy. Także między innymi głosowałoby niespełna 11% badanych, 10% notuje Lewica, PSL, Koalicja Polska może liczyć na niespełna 6% głosów. Na granicy progu wyborczego tańczy sobie, nie wiem czy smutno, czy weselej, Konfederacja. No i z tego sondażu wynika, że co prawda Prawo i Sprawiedliwość te wybory wygrywa w taki nominalny sposób, ale zakładając, że chciałoby stworzyć nawet koalicję z Konfederacją, no to nie ma wtedy większości. Partia Jarosława Kaczyńskiego zdobyłaby, no, w zależności od tego, jaką metodę przyjmiemy do policzenia mandatów, od 192 do 205, a ugrupowania opozycyjne od 253 do 254. I to jest o mniej więcej 6 posłów więcej niż dawał opozycji poprzedni ranking, czyli z jednej strony Prawo i Sprawiedliwość nadal z żółtą koszulką lidera, ale z drugiej strony nic z tą żółtą koszulką Prawo i Sprawiedliwość zrobić by nie mogło. Jeszcze jeden ciekawy wątek z tego sondażu. Pytani byli badani także o to, kto według nich najlepiej poradziłby sobie w walce z inflacją. I na tak zadane pytanie 22% respondentów wskazało Platformę Obywatelską. Prawo i Sprawiedliwość z wynikiem 13,5% znajduje się na drugim miejscu. 8% Konfederacja i dopiero na czwartym miejscu Polska 2050 Szymona Hołowni ze wskazaniami na poziomie 6,1%. Na te tematy, choć nie tylko, z Joanną Muchą już za chwilę będziemy rozmawiać, także już teraz Państwa zapraszam, a po godzinie 9.30 Państwa gościem były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, generał Stanisław Koziej. O kwestiach Ukrainy oczywiście będziemy rozmawiać, ale nie tylko, dlatego że wiemy, że wszyscy byli szefowie Biura Bezpieczeństwa Narodowego przyjęli zaproszenie na spotkanie, które odbędzie się jutro. Takie spotkanie będą odbywać się w tej chwili regularnie, tak odpowiedział świeżo upieczony szef BBN Jacek Siewiera. Dodał, że wśród tematów rozmowy będzie m.in. sytuacja na granicy z obwodem królewieckim i generalnie sytuacja związana z bezpieczeństwem Polski w kontekście wojny ukraińskiej. Jak ona w tej chwili wygląda? Zdaniem pana generała o tym oczywiście mówić będziemy i o skomplikowanej sytuacji także na Zachodzie, jeżeli chodzi o taką politykę poparcia dla Ukrainy. Może się to zmienić, jeżeli chodzi o Stany Zjednoczone, bo teraz tak zwane połówkowe wybory. Wiemy, że demokraci prawdopodobnie stracą Senat i trudniej będzie Joe Bidenowi podejmować rozmaite decyzje, także związane właśnie ze strategią wobec pomocy Ukrainie. Wielu obawia się, że Stany Zjednoczone mogą tutaj zmienić, może nie w sposób zasadniczy, ale jednak zauważalny, swoją politykę właśnie wobec naszego wschodniego sąsiada, wojny, pomocy humanitarnej, pomocy sprzętowej, wojskowej, każdej właściwie. Więc to są bardzo ważne, istotne rzeczy, które mogą tak naprawdę zmienić układ sił. Tym bardziej, że mamy dość zaskakujące doniesienia ze Stanów Zjednoczonych. Podobno, o tym pisze The Washington Post, administracja prezydenta Joe Bidena ma nieoficjalnie zachęcać władze Ukrainy do zasygnalizowania, tutaj dokładny cytat, otwartości na negocjacje z Rosją. Amerykanie mają też nakłaniać Ukraińców do rezygnacji z postulatu, że rozmowy pokojowe będą możliwe tylko po odsunięciu od władzy Władimira Putina. Wygląda na to, że sytuacja bardzo mocno się komplikuje. Swoje 3 grosze dorzuca do tego papież Franciszek, który mówi tak, to nie naród rosyjski prowadzi wojnę. Dziękuję. Zasłonę milczenia spuszczamy na te słowa i zapraszam Państwa już teraz na spotkanie z Joanną Muchą. Po godzinie 9:00 generał Stanisław Koziej. Zaczynamy. No i tu trzeba
czasem powiedzieć też i trochę otwarcie no, pewnych rzeczy gorzkich. No, jeżeli się na przykład utrzyma taki stan, że do 25 roku życia dziewczęta, młode kobiety no, piją tyle samo, co ich rówieśnicy, to dzieci nie będzie. No. Bo pamiętajcie, że mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to oczywiście jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. Ale, a kobieta tylko dwa. Znacząca różnica. Proszę Państwa, no, ja mówię to na poważnie. Przez wiele lat miałem no, częsty kontakt. To była współpraca jeszcze w latach 80. w podziemiu z człowiekiem, który był no, niewątpliwie najwybitniejszym specjalistą od alkoholizmu w Polsce, już dzisiaj nie żyje. Ale zawsze to mówił i zawsze też mówił, że o ile udało mu się wyleczyć, a miał taki oddział, gdzie był ordynatorem, gdzie leczył alkoholików, 1/3 mniej więcej mężczyzn i ani jednej kobiety. Więc radzę z tym uważać, także młodym kobietom, bo to naprawdę bardzo. Ale to też na pewno nie służy temu, żeby na przykład decydować się na macierzyństwo. Ja nie jestem zwolennikiem bardzo wczesnego macierzyństwa, no bo kobieta też musi dojrzeć do tego, żeby być dobrą matką. Ale no, jak do 25 roku sobie daje w szyję, no. To... Trochę żartuję, ale proszę Państwa, no to nie jest to dobry, że tak powiem, prognostyk w tych sprawach. Trzeba z pewnymi zjawiskami walczyć. Ja naprawdę jestem szczerym zwolennikiem równouprawnienia kobiet, natomiast nie jestem zwolennikiem tego, żeby kobiety udawały mężczyzn, a mężczyźni kobiety, bo to jest coś zupełnie innego. Państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej, Anna Mucha, Polska 2050. Dzień dobry, pani poseł. Dzień dobry, witam serdecznie. Czy prezes Jarosław Kaczyński próbuje zrobić z polskich kobiet wyłącznie inkubatory? Nie, pan prezes Kaczyński próbuje zrobić coś zupełnie innego, czego, jak mam wrażenie, mało kto się doszukuje, ale to jest w moim przekonaniu prawda. Mianowicie on próbuje odbić trochę elektoratu Konfederacji. Nie może być prorosyjski, nie może być antyukraiński, więc tymi dwoma tematami nie jest w stanie od Konfederacji podebrać głosów. Natomiast może być osobą, która po prostu wyraża taką jawny hejt i jawną dezaprobatę w stosunku do młodych kobiet. No dobrze, tylko wśród wyborców Konfederacji jest wiele wyborczyń. Kobiety także na Konfederację głosują w znacznie mniejszym stopniu, ale także. To są też kobiety, jednak, które, jak sądzę, mogą czy chcą napić się alkoholu w weekend. Ten profil wyborcy Konfederacji to jest jednak profil osób, które naprawdę, jeśli chodzi o kobiety, mają bardzo dużą, no jakby to powiedzieć, no nie szanują kobiet, po prostu nie szanują kobiet. I w moim przekonaniu to nie jest coś, co się panu prezesowi wymsknęło. W moim przekonaniu to jest świadoma polityka, która prowadzi właśnie do tego, żeby Konfederację osłabić, żeby Konfederacja nie weszła do Sejmu, żeby być najbardziej... Żeby nie było nic bardziej na prawo niż nie, PiS. Żeby nie było nic bardziej na prawo niż PiS i żeby odebrać po prostu w ten sposób Konfederacji głosy. Natomiast jest to tak czy inaczej wypowiedź nieprawdopodobnie szkodliwa pod każdym względem. Jest absolutnie oczywiście dehumanizująca tak naprawdę, jeśli chodzi o kobiety, ale to jest też szkodliwa, jeśli chodzi o tę część dotyczącą alkoholizmu. Zacznijmy od kobiet, tak? Znaczy, jeśli pan prezes... Znaczy, ja jestem przekonana o tym, że pan prezes tak nie myśli. Znaczy, że to jest po prostu wykorzystanie absolutnie... Naprawdę pani tak sądzi? Ja tak sądzę. Zupełnie inaczej. Ja myślę, że on instrumentalnie wykorzystuje po prostu tę sytuację do tego, żeby osiągać cele polityczne. Natomiast gdyby się zapytał swoich własnych ministrów, to ci ministrowie powiedzieliby mu, dlaczego polskie kobiety nie chcą mieć dzieci, dlaczego tych dzieci rodzi się coraz mniej. A to zakłada pani, że wśród współpracowników
urzędników Jarosława Kaczyńskiego jest jakaś autorefleksja. A tutaj widać, że mówi się o tym, że kobiety nie rodzą, bo piją. Nie mówi się o tym, że mają fatalną sytuację materialną, że nie ma zapewnionych mieszkań, że nie da się założyć rodziny, no że mamy brak wsparcia, jeżeli chodzi o leczenie niepłodności, że zlikwidowany został program in vitro, dzięki któremu w ciągu 3 lat urodziło się ponad 20 tysięcy dzieci. O tym rozmawiajmy. O tym prezes nie mówi. Dlaczego? O tym właśnie powinniśmy rozmawiać, bo powinniśmy zdekonstruować jakby całą tę wypowiedź i powiedzieć, że kobiety nie mają, znaczy mamy dzisiaj największą zapaść, jeśli chodzi o liczbę urodzeń, jaka w ogóle kiedykolwiek w lutym urodziło się najmniej dzieci od czasu II wojny światowej. Tak, mimo programu 500+, który miał być przecież tą bombą demograficzną i który okazał się niewypałem demograficznym, a nie bombą demograficzną, bo tak jak mówili specjaliści, kobiety rzeczywiście przyspieszyły te decyzje o urodzeniu dziecka i rzeczywiście na początku funkcjonowania tego programu dzieci urodziło się więcej, natomiast potem następuje rozdziew. Dlaczego Polacy młodzi nie chcą mieć dzieci? Dlatego, że nie mają gdzie mieszkać. A dzisiaj ten problem się pogłębia, bo inflacja powoduje, że mamy wysokie stopy procentowe, a wysokie stopy procentowe powodują, że młodzi Polacy nie mają zdolności kredytowej. Jak nie mają zdolności kredytowej, nie będą mieli swojego mieszkania. To jest efekt domina, Efekt domina, tak jest. Nie mają dzieci dlatego, że nie ma żłobków, tak? Nie ma przedszkoli. I znów popatrzmy, KPO. Pieniądze, które były dedykowane, które były dokładnie celowane na żłobki, tam są naprawdę olbrzymie pieniądze, które są zablokowane, nie ma żłobków, nie ma gdzie wychować dzieci. Pani poseł, jeszcze ale... jeden element, taki naprawdę bardzo istotny. Oczywiście pani powiedziała o in vitro, które też jest niezwykle istotne, bo bardzo wiele par ma problemy z płodnością. Ale jeszcze jeden element. Partnerstwo w rodzinach. Przecież badania w sposób jasny i oczywisty pokazują, naprawdę taki ewidentny, że jeśli kobieta czuje, że ma po drugiej stronie w ojcu dziecka, ma partnera, który będzie chciał się w miarę równo dzielić obowiązkami rodzicielskimi. Znaczy ja mam wrażenie, że z tym jest coraz lepiej akurat. Jest coraz lepiej. Natomiast czy PiS w jakikolwiek sposób jakby prowadzi do tego, żeby tak było? Nie. Nie ma żadnej polityki, która miałaby do tego zmierzać. No jest jeszcze wreszcie ta druga rzecz dotycząca alkoholizmu. To jest też bardzo istotne, tylko ja się zastanawiam już nad jedną rzeczą, bo ja taką ciekawą rozmowę w weekend przeprowadziłam z osobą, która w pierwszym momencie powiedziała, właściwie nie powinnaś o tym rozmawiać. Znaczy, nie powinno się powielać tego, co mówi Jarosław Kaczyński. Tego nie wolno traktować poważnie. Okej, rzeczywiście trudno traktować to poważnie, ale nie można o tym nie mówić, bo to jest najważniejszy człowiek w kraju, jeżeli chodzi o podejmowanie decyzji dotyczące nas wszystkich. Znaczy ja też mam takie wrażenie, że my trochę się zachowujemy jak takie małpki, które tańczą tak, jak pan prezes zagra. Bo to była absolutnie celowa, polityczna wypowiedź z politycznymi celami, właśnie takimi, jak powiedziałam na początku, czyli odebranie elektoratu Konfederacji. I im bardziej o tym mówimy, tym bardziej służymy panu prezesowi Kaczyńskiemu, który rzeczywiście po prostu chce ten elektorat odbierać. Dlatego trzeba to dekonstruować, dlatego trzeba pokazywać, skąd ta wypowiedź się bierze. Natomiast ta część dotycząca alkoholizmu... No, że kobiety 2 lata, tak? I tak, wpadają w nauk, mężczyźni nawet 20. To jest dramatyczne. Wie pani, no, PiS jest partią, która wyciera sobie słowem rodzina usta non-stop, jakby w co piątym zdaniu. Co w największym stopniu szkodzi polskim rodzinom dzisiaj? Przemoc. Przemoc, która bardzo często jest związana z alkoholizmem. I teraz pan prezes Kaczyński mówi im, że 20 lat faceci możecie sobie pić bezkarnie, bo wtedy to nie jest jeszcze alkoholizm. To jest dramat. Znaczy to jest naprawdę coś tak nieprawdopodobnie nieodpowiedzialnego, głupiego, szkodliwego, że to po prostu trudno naprawdę komentować. Znaczy ja akurat wierzę w rozsądek i mądrość polskich mężczyzn. Nie sądzę, żeby ulegli analizą pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Ale doskonale pani wie, że każdy holizm jest czymś, co polega na tym, że mózg tego człowieka, który jest w tym holizmie, musi być w jakiś sposób oszukiwany. Mhm. Jeśli on dostarcza im kolejny sposób oszukiwania własnego mózgu, czyli że 20 lat mogę sobie pić spokojnie, to utwierdza ich w tym alkoholizmie i robi naprawdę ogromną, ogromną szkodę polskiej rodzinie. I to jest coś absolutnie niedopuszczalne. No dobrze, czy w związku z tym kobiety opozycji na przykład powinny przekształcić to w coś dobrego, to o czym mówił prezes Jarosław Kaczyński. Założyć jakąś inicjatywę, wymyślić coś, co będzie właśnie odkłamywać, czy tak dekonstruować, jak pani to ładnie powiedziała, słowa prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Wydaje mi się, że to jest pani obowiązek w tym momencie. Czy my robimy jako kobiety w polityce, wydaje mi się, naprawdę bardzo dużo. I chociażby samo to, jak wiele kobiet weszło do polskiej polityki, jak wiele kobiet jest dzisiaj zapraszanych do różnego rodzaju programów, jak wiele kobiet uczestniczy w podejmowaniu decyzji, co jest niezwykle istotne. Wydaje mi się, że
tu naprawdę w ciągu tych lat, które ja obserwuję, 15 widzi lat... Widzi pani postęp. Widzę absolutny postęp, widzę naprawdę wielką zmianę. Natomiast czy my powinniśmy naprawdę grać tak, jak nam pan Kaczyński zagra? Mam tutaj wielkie, wielkie wątpliwości. Mhm. Róbmy swoje, bo robimy to naprawdę całkiem nieźle. Oczywiście jest bardzo dużo do zrobienia, bo chociażby ten temat przemocy, o którym powiedziałam, przemocy i fizycznej, i psychicznej, i ekonomicznej, i seksualnej, jest absolutnie nierozwiązany w Polsce i to jest po prostu sytuacja absolutnie dramatyczna. Nierówność płac, nierówność emerytur, nierówność traktowania, mobbing, molestowanie, które w większym stopniu też będą dotyczyły zawsze kobiet. To są te tematy, na którymi się musimy Pani poseł, ale nie ma pani poczucia, że mówi pani, że robimy wiele rzeczy i robimy je dobrze. Rozumiem, mając na myśli całą opozycję, także jeżeli chodzi o współpracę. No bardzo przepraszam, gdyby nie opozycja, to nie rozmawiałybyśmy o tym dzisiaj, że czy prezydent zawetuje, czy nie Lex Czarnek 2.0. Najpierw zabrakło posłów opozycji na posiedzeniu komisji sejmowej, później na sali plenarnej. Gdyby byli wszyscy posłowie opozycji na sali plenarnej, zważywszy, że Zbigniew Ziobro zagłosował przeciw tej ustawie, to można było ją odrzucić. No tak. Pani poseł, i to jest kolejny taki przykład i po prostu jak państwo, działając w ten sposób, chcą zdobyć zaufanie wyborców. Stawiamy pani w niezwykle trudnej sytuacji, bo doskonale pani wie, pani redaktor, że to nie naszych posłów zabrakło. I rzeczywiście, znaczy jeśli chodzi o samo głosowanie, to liczyliśmy to dokładnie. Nawet gdyby byli wszyscy posłowie opozycji, to niestety nie udałoby się odrzucić tej ustawy. Natomiast jeśli chodzi o komisję, to rzeczywiście... Udałoby się. W komisji udałoby się. I na sali plenarnej także. Wydaje mi się, że nie, ale... To dobrze, ja już nie zaraz będziemy, szukam. No, nie musimy chyba... Dobrze. Ale mam wrażenie, że tutaj... Okay. Ale być może się pomyliłam gdzieś o jedną, dwie osoby, ale wydaje mi się, że na sali plenarnej nie było takiej szansy. Natomiast mogliśmy to naprawdę, i to były chyba 3 głosowania, jeśli chodzi o komisję, bo to było głosowanie o wysłuchanie publiczne, o odrzucenie. W każdym razie były 3 okazje w komisji, żeby można było odrzucić tę bardzo szkodliwą ustawę. No tak jak mówię, no, my jesteśmy prawie zawsze w komplecie. Jeśli zdarza się nam jakakolwiek nieobecność, to zwykle ona wynika po prostu z tego, że ktoś jest najnormalniej w świecie chory. Mhm. Takie sytuacje też się zdarzają. Natomiast naprawdę pilnujemy się, żeby być na komisjach i na sali. No dobrze, a w sprawie Lex Czarnek wydaje się, że stanowisko prezydenta już jest zupełnie inne niż było w marcu bodajże, kiedy tę ustawę w pierwszej wersji wetował, bo rozumiem, że ona de facto niewiele różni się od tej pierwszej wersji. Wbrew temu, co próbuje mówić i środowisko pana prezydenta Andrzeja Dudy, i środowisko Przemysława Czarnka. Jako środowisko edukacyjne mówi, że ona jest nawet gorsza, bo ona uderza w tę edukację domową, która jest dla wielu osób niezwykle istotna. Mam wrażenie, że tutaj stanowisko pana prezydenta jest, powiedzmy, merkantylne. Czyli pan prezydent próbuje różne rzeczy ugrać przy okazji wetowania lub podpisywania różnego rodzaju ustaw. I mam wrażenie, że to jest, że to mniej więcej, znaczy to, że to po prostu z tego wynika. Z jakiejś gry z PiS-em. Notabene bardzo, ale co prezydent bardzo może chcieć ugrać od PiS-u? Ani o drugą, kolejną kadencję nie będzie walczył. Jest młodym człowiekiem, który musi mieć jeszcze jakieś zajęcie po... I myśli pani, że wiąże swoją przyszłość z Prawem i Sprawiedliwością? Myślę, że myśli o swojej przyszłości w ten sposób, że musi sobie zabezpieczyć poparcie, odpowiednie poparcie ze strony Prawa i Sprawiedliwości. Ale poparcie do czego? Nie wiem, bo nie wiem, jakie są plany pana prezydenta. Być może one są związane z zajęciem jakiegoś stanowiska, nie wiem, eksperckiego, czy w jakichś międzynarodowych instytucjach. Być może będzie mu potrzebne do tego poparcie. Moim zdaniem no, to zabieganie o poparcie jest głupie i nieudolne i tylko szkodliwe dla niego samego. No dobrze, a co będzie oznaczało tak de facto, jeżeli ta ustawa rzeczywiście wejdzie w życie, jeżeli zostanie podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę? Co ona oznacza dla polskiej szkoły? Będzie oznaczało, że na przykład jeśli będzie pani miała sytuację taką, że jest jakiś kryzys w szkole związany z dziećmi, na przykład załóżmy, że ktoś próbował popełnić samobójstwo albo ktoś poprzez internetowy hejt został jakoś bardzo wyraźnie skrzywdzony. I potrzebne będzie natychmiastowe zwołanie czy też zaproszenie różnego rodzaju ekspertów czy ludzi, którzy będą chcieli świadczyć pomoc takiej osobie. To po prostu nie będzie możliwe, bo trzeba będzie czekać około 3 miesięcy na to, żeby wszelkie formalności załatwić. Ale to jest tak, że Prawo i Sprawiedliwość, że Przemysław Czarnek, znaczy właściwie jego rękami próbuje
wychować nowego Polaka? Tak, Polaka, oczywiście, że tak. Ja mówię o takich najbardziej namacalnych, konsekwencjach. Oczywiście będziemy mieli do czynienia też ze zwalnianiem dyrektorów, którzy są nie na rękę wcześniej czy później, bo to oczywiście nie będzie pierwszy miesiąc czy pierwsze dwa miesiące, ale to da taką możliwość, żeby zwalniać dyrektorów. I oczywiście, że chodzi o to, żeby wychować człowieka z foremki, ja to tak nazywam, czyli takiej pisowskiej foremki. Tyle, że uważam, że próba wychowania człowieka z foremki w świecie otwartych mediów społecznościowych... No ile te otwarte media społecznościowe będą? Prawdopodobne. Tak, pytanie, oczywiście, jak długo, prawda? Pytanie, to jest oczywiście... Dobrze, pani poseł, to idźmy dalej, bo rozumiem, że państwo te wszystkie sytuacje będą chcieli odkręcać w przypadku przejęcia władzy, tylko... Szymon Hołownia z jakichś zupełnie niezrozumiałych dla mnie przyczyn ostatnio chodzi i opowiada o tym, że są posłowie Prawa i Sprawiedliwości, którzy są skłonni przejść na dobrą stronę mocy i zagłosować za konstruktywnym wotum nieufności, żeby powołać taki nowy rząd techniczny. Gdzie są ci posłowie? Bo co o tym mówić, jeżeli ich nie ma? To nie jest jakiś taki, przepraszam, to ja wprost zapytam. Czy to nie jest tak, że Szymon Hołownia ostatnio troszkę stracił rezon i próbuje takimi deklaracjami, bez pokrycia zupełnie na razie, wrócić do tego mainstreamu politycznego? Przed chwilą w radiu TOK FM był Piotr Zgorzelski, marszałek ze strony PSL-u i nawet on też przyznał, że tacy posłowie są. Są tacy posłowie, to jest pierwsza rzecz. Druga rzecz... Jakaś fatamorgana na razie chyba. Gdzie druga rzecz, powinniśmy... Znaczy, oczywiście trwanie tego rządu każdy dzień dłużej jest szkodą dla Polski. Natomiast ja uważam, że my powinniśmy powiedzieć jasno posłom, tym, którzy są z PiS-u i tym, którzy popierają dzisiaj PiS, takim jak Agnieszka Ścigaj, takim jak Paweł Kukiz, że mają ostatnią szansę na to, żeby opowiedzieć się po dobrej stronie mocy. I nawet gdyby tego typu głosowanie miało być tylko sprawdzianem, nawet gdyby tak miało być, to i tak trzeba ten sprawdzian wykonać. Dobrze, pani poseł, gdzie są ci posłowie? Proszę zauważyć, że posłowie, Pawła Kukiza ostatnio nie głosowali z PiS-em, najczęściej wstrzymywali się od głosowań. Dobrze, tylko Szymon Hołownia mówi o 10 osób, tak mniej więcej. Moim zdaniem powinniśmy tutaj rzeczywiście taki sprawdzian przeprowadzić. No tylko żeby móc go przeprowadzić i znowu nie skompromitować się jakoś tak, co będzie później bardzo mocno wykorzystywać Prawo i Sprawiedliwość, to rzeczywiście tych ludzi trzeba mieć. Więc ja pytam, czy rzeczywiście jest tak, że oni są? Czy to jest tylko takie chciejstwo, o którym mówi Szymon Hołownia? Oczywiście, że na razie mam wrażenie, że to jest to drugie. Moim zdaniem tacy posłowie są, natomiast oczywiście jest też tak, że PiS stosuje i marchewkę, i kij na każdego z nich i stosuje metody po prostu takie, żeby zablokować ich przy ewentualnej chęci zmiany swojego stanowiska. Ale jeszcze raz powiem, chociażby po to, żeby oni mieli tę ostatnią szansę, żeby opowiedzieć się po dobrej stronie mocy, powinniśmy taką szansę dla nich zorganizować. To co państwa jeszcze powstrzymuje przed złożeniem takiego wniosku? Skoro mówi pani, że warto nawet na próbę go zrobić. Mamy tutaj, myślę, nie do końca wsparcie ze strony wszystkich partii opozycyjnych. Ale mówmy wprost, w otwarte karty grajmy. W pani byłej partii, czyli w Platformie Obywatelskiej nie ma takiego wsparcia, tak? No nie ma takiego wsparcia. Mam wrażenie, że Platforma chyba chce doczekać do końca tej kadencji i dopiero później odebrać władzę, nie sprawdzając wcześniej, czy to jest wcześniej możliwe. No ale rozmawiali państwo z kimś z Platformy na ten temat? Ja nie jestem w stanie odpowiedzieć pani na to pytanie, bo te rozmowy, jeśli się toczą, to między liderami, więc tutaj... No wie pani, ostatnio pojawiły się jakieś plotki polityczne, że to pani wynosi od Szymona Hołowni informacje do Platformy Obywatelskiej, więc... No dementuję, absolutnie. Dzisiaj nawet absolutnie. W mediach rządowych mowa na ten temat była podobno. Zdecydowany sposób dementuję. Nie ma takich rozmów między mną a Platformą Obywatelską. Nie utrzymuję kontaktów poza zwykłymi powiedzeniem cześć albo dzień dobry z moimi byłymi kolegami. No dobrze, a może to jest tak, że Platforma Obywatelska doskonale, właściwie Donald Tusk zdaję sobie sprawę z tego, że po prostu to jest pomysł, który się nie uda. I szkoda tracić energię i po raz kolejny pokazywać, że opozycja przegrywa z Prawem i Sprawiedliwością, że chce się skupić na wyborach, na kampanii wyborczej, na wspólnej pracy opozycji. Jedno z drugim nie się w żaden sposób nie kłóci. Można zrobić jedno i drugie. Ja natomiast cały czas nawołuję do tego, żebyśmy my jako opozycja zaczęli ze sobą rozmawiać o programie politycznym, o tym, co będziemy robili po wyborach, bo mam wrażenie, że to, że opozycja, dzisiejsza opozycja przejmie odpowiedzialność za Polskę za rok, staje się coraz bardziej ewidentne. Natomiast my naprawdę musimy się dogadać, co zrobimy po wygraniu wyborów i tego cały czas brakuje. Do tego cały czas zachęcamy. My jesteśmy gotowi w dowolnym momencie na debatę programową. No dobrze, a dlaczego uważają państwo, że najlepszym kandydatem na premiera technicznego będzie Władysław Kosiniak-Kamysz?
Wydaje nam się, że to jest człowiek, który... Znaczy to nie jest tak, że to jest jakby już jedna postanowiona jedna kandydatura, ale jeśli mogę osobiście powiedzieć za siebie, nie tyle za partię, wydaje mi się, że to jest osoba, która byłaby ewentualnie do zaakceptowania przez wszystkie partie opozycyjne. A dlaczego na przykład? I ewentualnie te osoby, które z PiS-u mogłyby zagłosować za taką kandydaturą. Pani poseł, ale jak pani tak słucha tego, to naprawdę pani się wydaje, że to jest jakiś taki realny i poważna propozycja? Wie pani, ja myślę, że posłowie PiS-u i ci, którzy wspierają dzisiaj PiS, naprawdę widzą, co się dzieje. Naprawdę widzą, co się dzieje. I naprawdę jest wśród nich wielka grupa tych, którzy dalej nie chcą się pod tym podpisywać. Szukają szansy, szukają drogi na to, żeby z tego wyjść. I tak jak mówię jeszcze raz, jeśli PiS nie złapie ich marchewką albo kijem, to trzeba im dać taką propozycję i trzeba im dać taką szansę. Mhm. No dobrze, pani poseł, to teraz idziemy dalej. Szymon Hołownia ostatnio powiedział, że żeby trafić na listy wyborcze Polski 2050, trzeba odbyć 30 dni, o ile się nie mylę, wolontariatu. Co to jest za pomysł? Tak, to jest, znaczy to nie jest jakiś nadzwyczajny pomysł, dlatego że cała nasza partia wywodzi się jakby z ruchu wolontariackiego. Przecież większość osób, które dzisiaj przedstawiamy jako kandydatów na kandydatów, to są ludzie, którzy działają w stowarzyszeniu i działają bardzo silnie w różnego rodzaju formach wolontariatu, więc nic tu nadzwyczajnego nie ma. Dla nas jest to tylko, znaczy, bo my jako posłowie też... Ale co bierzemy... to ma dać? Znaczy, to jest sprawdzenie czego? Czy ktoś umie pracować? Nie, czy to, ktoś jest pokazanie, nadaje, to jest czy... pokazanie, że u nas są ludzie, którzy pracują nie tylko na swoje pensje, ale też dla dobra innych ludzi. I to pracują... jest 30 dni, to jest znaczy, to takie bardziej na pokaz chyba trochę niż rzeczywiście praktyczne. Nie, to znaczy, to jest pokazanie po prostu jakiegoś przykładu. Każdy z nas pracuje w sposób wolontaryjny, w różnych organizacjach, w różnych ciałach. Myślę, że to po prostu nas łączy, więc chcemy tym też odróżnić się od... Dobrze. Pani poseł, to teraz kilka słów jeszcze od prezydenta Andrzeja Dudy, który wypowiedział się w sprawie środków z Krajowego Planu Odbudowy i stwierdził tak. Ja już żadnych odpowiedzi na sugestie z tamtej strony, z tamtej, czyli tej, jak rozumiem, wyimaginowanej wspólnoty, z tamtej strony realizował nie będę. Według mojej wiedzy zrealizowaliśmy wszystkie warunki, żeby otrzymać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy. Nie wierzę w to, że dalsze wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom tamtej strony przyniesie jakiekolwiek rezultaty. Uważam, że za dużo dobrej woli z polskiej strony zostało wykazane. Za dużo dobrej woli. Pan prezydent oszukał Komisję Europejską, a próbuje przedstawić tę sytuację tak, jakby Komisja Europejska oszukała. Prezydent oszukał, czy premier Morawiecki? Tak, bo ustawa, którą zaproponował pan prezydent i ustawa, która została później zmieniona przez pana Ziobrę i dodana została poprawka, która tak naprawdę odkręcała sens tej ustawy. Natomiast później pan prezydent tę ustawę podpisał i przedstawił jako coś, co ma uleczyć sytuację. Jest po prostu jakiegoś rodzaju oszustwem politycznym w stosunku do Komisji Europejskiej. Proszę zauważyć, że nie złożono wniosku o pieniądze z KPO. Nie złożono tego wniosku, dlatego że musi to być poprzedzone podpisaniem protokołu, tak, związanego z wypełnieniem kamieni milowych, ponieważ nie są wypełnione kamienie milowe, więc nie można podpisać tego protokołu, nie można wniosku złożyć. Ja mam generalnie wrażenie, że Jarosław Kaczyński pokazuje nam w ostatnim czasie, że on będzie chciał odkręcić jednak tę politykę. Mhm. Tu się kilka różnych ale sygnałów. Odkręcić w sensie. To znaczy, że będzie chciał się dogadać z Komisją Europejską. Moim zdaniem rzeczywiście to, co się dzieje z finansami Polski, zaczyna być już tak nieprawdopodobnie groźne, że Jarosław Kaczyński po prostu dostał sygnału, że bez tych pieniędzy sobie po prostu nie poradzimy. Czy to będzie oznaczało zrzucenie z sań Zbigniewa Ziobry? Nie zdziwiłabym się. Moim zdaniem Jarosław Kaczyński może dzisiaj rozważać pod uwagę rząd mniejszościowy. Jarosław Kaczyński nie istnieje bez Zbigniewa Ziobry. Moim zdaniem on może dzisiaj rozważać rząd mniejszościowy. Rząd mniejszościowy w ostatnim roku rządzenia może mu dawać też pretekst tłumaczący to, dlaczego różne rzeczy się mogą nie wydarzyć. Czyli poza tym, że nie wpuści na listy na przykład Solidarnej Polski po raz kolejny, tak? Nie, ale to mówię tutaj o zwykłych głosowaniach w Sejmie. Kiedy nie będzie w stanie zgromadzić większości, no to rząd mniejszościowy będzie dla niego takim prostym i łatwym alibi. Więc w moim przekonaniu taka ewentualność jak zrzucenie z sań Zbigniewa Ziobro, to jest coś, czego nie można wykluczyć. Pani poseł, i na koniec krótko, bo wiem, że już nasz kolejny gość czeka, ale o dwie inicjatywy dość
finansochłonny, tak to nazwę w cudzysłowie, rząd nam ostatnio proponuje, czyli budowę muru na granicy z obwodem kaliningradzkim. Pomijam to, że większość ekspertów mówi, że to wsiądą na motorówkę, mur ominą i przepłyną dalej. To jest jedna sprawa. A druga kwestia to są trzy, o ile się nie mylę, elektrownie atomowe. Super, bo nam jest zielona, dobra energia potrzebna, tylko pytanie, czy nas w tej chwili stać? Dlaczego nikt nie pyta, kto za to zapłaci, ile to będzie kosztowało, skąd rząd weźmie na to pieniądze? Czy to nie jest znowu takie odwrócenie uwagi trochę od rzeczy, które powinniśmy w pierwszej kolejności rozwiązać? Mamy jednak mało czasu, więc skupię się na atomie, jeśli pani na to pozwoli, bo to jest inwestycja, która będzie dla nas istotna przez 70, 80, 90 lat. Tylko czy to jest najlepszy moment teraz? My nie mamy tutaj dogmatu, jeśli chodzi o atom, jeśli jako Polska 2050. Jesteśmy raczej za, ale bardziej myślimy o tych małych instalacjach SMR-owych, które powstały na świecie. Ja mówiąc szczerze, z wielkim sceptycyzmem podchodzę do dużego, tak zwanego dużego atomu. Ale w ogóle, tak, jeżeli chodzi o samą ideę? Uważam, że to już jest 10-15 lat po tym terminie, kiedy miało sens podejmowanie tak dużej inwestycji. Po pierwsze dlatego, że te 100 miliardów czy 200 miliardów, które wydamy na duży atom, jeśli przez te 20 lat wydawalibyśmy na różnego rodzaju odnawialne źródła energii plus magazyny energii, to przypuszczam, że efekt, są na to wyliczenia, że efekt energetyczny pozyskania energii byłby lepszy. Co więcej, mielibyśmy energię, która jest rozproszona. Rozproszona energia oznacza, że nie można nią uderzyć jak gdyby jednym pociskiem i w cudzysłowie oczywiście mówiąc i w dużym skrócie myślowym, bo rozproszona energia daje taką geopolityczne bezpieczeństwo. Najważniejsza kwestia to jest to finansowanie. Rozproszona energia daje nam szansę na to, żeby... Czyli na dziś to nie jest dobry pomysł, podsumowując krótko. Moim zdaniem jesteśmy już za tym momentem, kiedy to był dobry pomysł. Trzeba było naprawdę 10-15 lat temu w Polsce podejmować tego typu decyzje i żałuję, że ich nie podjęliśmy. Joanna Mucha, Polska 2050. Pani poseł, bardzo dziękuję. Bardzo za wizytę u nas w studiu. Spokojnego mimo wszystko, na ile się da. Dobrego dnia. Solidarność jajników, to jest to, o co trzeba teraz apelować, tak trochę z przymrużeniem oka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Raz jeszcze. Już za chwilę u Państwa tutaj w studiu generał Stanisław Koziej. Zapraszam. Сьогодні говорив з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Була дуже продуктивна наша з нею розмова, робоча розмова. Маємо підтвердження від пані президентки щодо макрофінансової підтримки для України до кінця цього року і в наступному році. Обсяг і деталі цієї програми будуть представлені нашими європейськими друзями вже на тижні, що починається. Говорили також про допомогу у відновленні нашої енергетики, енергетичної інфраструктури. Звичайно, обговорили сьогодні з пані Урсулою фон дер Ляєн посилення тиску на іранський режим. Його співучасть в російському терорі повинна бути покарана. І це питання ми винесемо не тільки на рівень наших традиційних партнерів. Увесь світ знатиме, що іранський режим допомагає Росії подовжувати цю війну, а отже і подовжувати дії тих загроз для світу, які спровоковані саме російською війною. Якби не іранське постачання зброї агресору, ми б зараз були вже ближче до миру, а це означає ближче до повного вирішення продовольчої кризи, ближче до вирішення кризи вартості життя, ближче до стабілізації на енергоринку, ближче до надійного убезпечення від радіаційного шантажу, який Росія не полишає. Тому абсолютно кожен, хто допомагає Росії подовжувати цю війну, повинен разом з нею відповідати і за наслідки цієї війни. I bardzo mi miło przywitać się u nas w studiu generała Stanisława Kozieja, byłego szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry. Miałam zacząć od czegoś zupełnie innego, ale Michał, czyli mój wydawca, podrzucił mi tutaj bardzo ciekawy cytat z ministra Ociepy, wiceministra obrony narodowej, który to stwierdził, że Rosja może zaatakować Polskę. I że może to zrobić za 3 lata mniej więcej, bo te 3 lata to jest czas, który będzie potrzebować na odbudowanie swoich sił. Po pierwsze, czy taki scenariusz w ogóle jest możliwy? A po drugie, czy w obecnej sytuacji to jest odpowiedzialne, żeby wiceminister obrony narodowej mówił o tym, że Rosja może nas zaatakować, czy wprowadzał panikę po prostu? No, ja bym powiedział tak.
Żyjemy niewątpliwie w warunkach nowej zimnej wojny. Drugiej zimnej wojny między Rosją i Zachodem. Już nawet nie takiej zimnej chyba. No nie, zimnej między tak, Rosją i Zachodem. Gorąca jest w Ukrainie, jako taka wojna, bym powiedział, szczytowy element tej całej generalnej zimnej wojny. No i w związku z tym wszelkie ryzyka związane z takim charakterem tych stosunków bezpieczeństwa trzeba brać pod uwagę. Nie można wykluczyć także, że Rosja może w przyszłości zagrażać nam taką agresją. Wszystko to zależy od tego, jak zakończyłaby się wojna w Ukrainie. Bo gdyby Rosja w Ukrainie wygrała, pokonała Ukrainę na przykład szantażem nuklearnym i zastraszyła, i Zachód zastraszyła i tak dalej, i wygrała, wyszła zwycięsko z tej wojny, no to poczułaby się w pełni predestynowana do tego, aby dalej szantażować Zachód i na przykład zechcieć sobie wybić taki korytarz do Kaliningradu, tak jak wybije sobie, gdyby wygrała Ukrainie na Krym, prawda? W związku z tym tego typu zagrożenia trzeba brać pod uwagę. Z tym, że czy to 3 lata, no to raczej wątpię, dlatego że Rosja jednak ponosi ogromne straty w Ukrainie, że jej arsenał, zwłaszcza ten konwencjonalny arsenał wojskowy jest, no, może nie zniszczony, ale poważnie zdezorganizowany. Na jego odbudowę Rosja będzie potrzebowała sporo czasu. A co znaczy sporo czasu? W kontekście tych 3 lat, o których mówi pan wiceminister Ociepa. Ja oceniałbym, że dużo więcej niż 3 lata, aby odbudować siłę potencjału konwencjonalnego Rosji do takiego stopnia, aby przeprowadzić prawdopodobną operację błyskawicznego zajęcia części terytorium, no i później właśnie pod parasolem tej taktycznej broni atomowej, tego szantażu, próbować to utrzymać. Mówić stop, jakieś ostrzegawcze uderzenia atomowe, co jest w tej doktrynie rosyjskiej widziane, kończymy ten konflikt, ale coś złapaliśmy. Ale aby taką błyskawiczną operację przeprowadzić, to trzeba mieć dużo lepsze siły konwencjonalne, sprawniejsze, niż one w tej chwili wyglądają w Ukrainie. No właśnie, tym bardziej, że takie bardzo intensywne poszukiwania wsparcia, które prowadzi w tej chwili Kreml, świadczą o tym, że no, ta druga armia świata była drugą armią świata naprawdę tylko w teorii. No bo jeżeli musi się w tej chwili Kreml posługiwać irańskimi rakietami, irańskimi dronami, czy prosić w ogóle państwa arabskie wymyślać jakiś wspólny sojusz dla świata, no to znaczy, że jest naprawdę źle. Tak, tak. No Rosja w Ukrainie w kilku wymiarach strasznie ten jej potencjał strategiczny słabnie. No, o armii konwencjonalnej już powiedzieliśmy, tak, że ona okazuje się i słaby poziom sztuki operacyjnej, tego najwyższego poziomu dowodzenia. Widać, jakie oni te operacje przeprowadzają, morale tej armii, stare uzbrojenie. Drugi element tego potencjału to jest przemysł obronny, który też nie jest w stanie wyprodukować potrzebnej broni z powodu też, sankcji, prawda? Musi zabiegać właśnie o Iran czy nawet Koreę Północną, co już jest śmieszne nawet dla takiego mocarstwa jak Rosja. I jeszcze trzeci element, moim zdaniem, o którym za mało mówimy, to jest utrata zdolności dezinformacyjnych ze strony Rosji. Zauważmy, że przed wojną w Ukrainie Rosja była stosunkowo skuteczna na tym polu dezinformacji. Czyli wojny informacyjnej. Wojny tak informacyjnej, oszukiwania, kłamania, włamywania się do różnych systemów, prawda, oddziaływania na opinię publiczną na Zachodzie. Dzisiaj, po tych miesiącach wojny w Ukrainie, Rosja po prostu traci wiarygodność, no bo żeby właściwie dezinformować opinię publiczną, to trzeba być na jakimś poziomie wiarygodności, prawda? Żeby ludzie uwierzyli w to, co tamci mówią, to trzeba jakiś poziom wiarygodności mieć. Rosja tę wiarygodność utraciła. W związku z tym na tych 3 co najmniej wymiarach potencjału strategicznego Rosja jest niszczona, dezorganizowana. Zostaje jej tylko broń nuklearna, no i zostaje jej coś, o czym znowu nie mówimy, a co chyba staje się coraz ważniejsze, a mianowicie cyberbroń. Możliwość zaatakowania w cyberprzestrzeni. Tego się wszyscy boją, obawiają na całym świecie. Niektórzy co to znaczy w praktyce, panie generale? No w praktyce na przykład to oznacza przykładowo właśnie włamanie się do systemów bankowych na przykład. Bankowych. Albo włamanie się do systemu sterowania bronią nuklearną. Włamanie się do generalnych systemów zarządzania państwem.
Dzisiaj wszystkie strony chyba posiadają już takie zdolności. Mhm. Tylko żadna ze stron boi się tego użyć, bo odwet drugiej może być również dezorganizujący. To jest tak jak z bronią nuklearną trochę, gdzie jest ta zasada wzajemnego, gwarantowanego zniszczenia i mocarstwa nuklearne wzajemnie się nie chcą zaatakować. No tyle, że wydaje się, że te cyberataki mogą być jednak bardziej prawdopodobne niż użycie broni nuklearnej. Oczywiście, że tak, aczkolwiek one są na tyle ryzykowne, że po prostu trudno sobie nawet wyobrazić, jakie mogą być jej skutki po mojej stronie, prawda? No więc jeżeli ja zaatakuję drugą stronę i ona również w odwecie mnie zdezorganizuje, to może być niszczące dla mojego państwa. Więc myślę, że te dwa poziomy rosyjskiego jeszcze dalszej eskalacji, czyli broń nuklearna i cyberbroń, Rosja jeszcze je ma. Prawda? Broń nuklearną ma, wszyscy wiemy, że to jest mocarstwo nuklearne. Mhm. I cyberbroń raczej ma Chiny, Rosja, Stany Zjednoczone, może Izrael. No właśnie, i teraz pytanie, jak niepokojące są doniesienia, o których dzisiaj pisze The Washington Post, czyli że zaczyna się taka troszkę zmiana strategii, jeżeli chodzi o administrację amerykańską. Według dziennikarzy Washington Post administracja prezydenta Joe Bidena zaczyna nieoficjalnie zachęcać i namawiać władze Ukrainy do tego, żeby były otwarte na negocjacje z Rosją i żeby porzuciły ten swój postulat, że rozmowy pokojowe mogą się odbyć wyłącznie w sytuacji, w której Władimir Putin zostanie odsunięty od władzy. Czy to jest pierwsza zapowiedź jakiegoś odpuszczenia ze strony administracji amerykańskiej, zmiany strategii, zmiany kierunku? Nie sądzę. No, aczkolwiek od samego początku w zasadzie Zachód cały generalnie byłby za tym, żeby ta wojna się jakoś zakończyła. No to wiadomo, no ja też bym chciała, żeby się zakończyła jak najszybciej. Każdy by chciał. Ale myślę, że już po jakimś czasie, nie wiem, po miesiącu, może po dwóch miesiącach, wszyscy jednak na Zachodzie generalnie doszli do wniosku i uważam, że to jest wciąż aktualne, że ta wojna może się zakończyć, ale na warunkach Ukrainy, a nie na warunkach rosyjskich, prawda? To, że prezydent Zełenski powiedział, że z wszystkimi może rozmawiać, tylko nie z Putinem, czy możemy negocjować z Rosją, jak Putin odejdzie, no to jest taka ostra presja na Rosję, zmieńcie sobie władzę, to może będzie koniec wojny. Ja myślę, że tutaj o to tylko chodzi, bo gdyby reżim Putina też gotów był na jakieś ustępstwa poważne, no to i z tym reżimem... Tylko pytanie, panie generale, dlaczego Amerykanie namawiają Ukrainę do tego, żeby była bardziej otwarta na rozmowy z Putinem? Nie wiemy, czy namawiają, a jeśli namawiają, to rozmawiają o tym na poziomie roboczym, prawda? Mm-hmm. Nie ma oficjalnego wypowiedzi. Ale na przykład w obliczu przejęcia Senatu, no bo wiemy, że te połówkowe tak zwane wybory w Stanach teraz, jeżeli Republikanie przejmą Senat, no wiadomo, że Joe Bidenowi będzie dużo trudniej rządzić. Wiadomo, że ta strategia także może ulec zmiany. Może nie jakoś zasadniczo, ale jednak. Czy nie obawia się pan tego, że administracja amerykańska będzie grała teraz wobec Ukrainy trochę łagodniej? Nie, no być może w okresie tym wyborczym zawsze jest trochę ten system polityczny w każdym państwie w okresie wyborczym taki osłabiony, nie chce iść na jakieś ryzykowne decyzje jednoznaczne i tak dalej. To możliwe, ale ja się nie obawiam, że nawet gdy Republikanie uzyskają tam jakąś większy wpływ niż do tej pory na politykę amerykańską, że to zmieni podejście Stanów Zjednoczonych do Ukrainy. Ukraina moim zdaniem będzie otrzymywała ciągle silne wsparcie amerykańskie. Jeśli mówimy o jakichś negocjacjach i Amerykanie mówią o negocjacjach, to jestem przekonany, że jednak myślą o negocjacjach z punktu widzenia Ukrainy. Czyli na warunkach ukraińskich, jeżeli Ukraina zechce takie negocjacje prowadzić, ok, ale broń, Panie Boże, nie wywierać. Panie generale, zapytam Pana o Pana osobistą opinię. Czy Pan uważa, że Ukraina powinna tak upierać się, nazwę to w cudzysłowie, choć nie do końca w cudzysłowie, bo de facto o upór też chodzi, żeby nie rozmawiać z Putinem? Moim zdaniem to jest pytanie o to, co naród ukraiński w tej sytuacji myśli. To nie jest pytanie o to, jaką decyzję powinien podjąć Zełenski, czy z samego siebie. Posłuchać głosu ludu. Posłuchać głosu. A dzisiaj nie widać, przynajmniej ja nie spostrzegam nigdzie żadnych sygnałów, które by świadczyły o tym,
że naród ukraiński gotów jest odpuścić Rosji te okupowane, Wydaje się, że utwardza się, coraz bardziej. Im większe morderstwa, przestępstwa, im bardziej dramatyczne działanie Rosji, tym opór Ukraińców jest coraz większy. W związku z tym ja myślę, że tu nawet w ogóle nie stoi takie pytanie, czy Ukraina powinna ustąpić Rosji, prawda? Nie, nie ma takiej opcji na dzisiaj, przynajmniej naród ukraiński tego nie wykazuje. Ja tylko widzę, czy ja tylko mam pewną niewiadomą, co by było z tą postawą narodu ukraińskiego, gdyby Putin rzeczywiście użył na przykład broni atomowej. Czy ten naród ukraiński by dalej podtrzymywał wolę walki? Czy to już by ich złamało? Czy może by się złamał, tak jak Japończycy się złamali po uderzeniach nuklearnych? To jest tylko jedna dla mnie niewiadoma. Natomiast na dzisiaj ja nie widzę żadnej innej opcji poza twardą postawą ukraińską, starającą się wypchnąć Rosjan z okupowanych terytorium. Panie generale, rozumiem, że jutro na spotkanie do Biura Bezpieczeństwa Narodowego się pan wybiera. Jak najbardziej. Wiemy przynajmniej z takich oficjalnych komunikatów, że rozmowy mają dotyczyć między innymi sytuacji na granicy z obwodem królewieckim. Jakie istotne elementy widzi pan, jeżeli chodzi o polskie bezpieczeństwo właśnie w okolicach tego obwodu? Ja znowu patrzę na każdy problem bezpieczeństwa Polski, ja patrzę z tej perspektywy rywalizacji Rosja-Zachód, tej nowej zimnej wojny i tych warunków neozimnowojennych. Z tego powodu uważam, że ta decyzja polska dotycząca budowy tych umocnień, nie muru, tylko tej zapory, powiedzmy, że jest to decyzja wymuszona tymi warunkami rywalizacji neozimnowojennej. Tak jak w czasie pierwszej zimnej wojny, tamtej w XX wieku, była ta żelazna kurtyna wzdłuż Łaby, tak dzisiaj niestety, czy chcemy, czy nie chcemy, powstaje taka kurtyna podobna, zapora o innym charakterze, ale też dzieląca te dwa światy, Rosję od Zachodu. No my jesteśmy państwem frontowym, i niestety my musimy podejmować też tego typu decyzje. Tylko ja na nią patrzę nie jako decyzję z wyboru, że my o tak sobie zachcieliśmy i w związku z tym budujemy. Nie. To jest moim zdaniem właśnie decyzja wymuszona przez obiektywne warunki konfrontacji neozimnowojennej, dobrze, które nas czekają. Na ile budowa tej zapory, panie generale, będzie skuteczna? No bo wiadomo, że musimy spodziewać się prowokacji ze strony Rosjan. Wiadomo, że oni będą grali na kolejny kryzys migracyjny. Wiadomo, że będą zwozić migrantów głównie z krajów arabskich po to, żeby tutaj u nas jakieś niepokoje i brak stabilizacji wprowadzić. No tylko już nie pamiętam, który z ekspertów, ale któryś powiedział, no dobrze, to sobie wsiądą w motorówkę i ominą tę zaporę i przepłyną sobie częścią Bałtyku. No tak. No i teraz pytanie, czy warto podejmować takie decyzje, jeżeli one nie do końca będą skuteczne? Czy no, każdy mur da się przeskoczyć? Trochę tak to chyba też jest. Komandor Dura mówił o tym. Chyba tak, tak, chyba tak. No i słusznie. Cieszę się, że pan ogląda. Dlatego, że sama zapora na jakimś tam odcinku nie rozwiązuje problemu. Po pierwsze, ona musi być technicznie uzupełniona o różne techniczne urządzenia, obserwacji, monitoringu, alarmowania i tak dalej, i tak dalej. Ona musi być także kompletna na odcinku morskim. No właśnie. No, jednym słowem, chodzi o to, że jednak pewne przedsięwzięcia, także techniczne, musimy na granicy z Rosją i Białorusią podejmować, czy chcemy, czy nie chcemy. Oczywiście sama ta zapora nie załatwi tego problemu, ale myślę, że ona jest jednym z elementów działań, które musimy niestety podejmować. Rozumiem. Czyli jako jest to państwo według pana frontowe. Po tak prostu. Jest, jako państwo frontowe w tej nowej zimnej wojnie. Panie generale, a co usłyszy od pana świeżo upieczony jutro szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, pan Jacek Siewiera? Bo on wychodzi z chyba przyjemną inicjatywą w takim kontekście, że te spotkania mają być regularne, że będzie się panów doświadczonych już wcześniej na tym stanowisku gdzieś tam radził, konsultował. Tego u nas w tej chwili w kraju brakuje, bez wątpienia, takiej rozmowy po prostu. Tylko czy pana zdaniem coś z tego wyniknie? To znaczy, co na przykład pan w kontekście bezpieczeństwa Polski, także właśnie jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie, pan przekaże. Co do tych spotkań, to ja chcę się pochwalić, że tego typu spotkania ja przez całą swoją kadencję organizowałem. Tylko wiemy, w jakiej teraz żyjemy rzeczywistości, prawda? Wtedy też były spory, wtedy też były wielkie różnice.
W związku z tym cieszę się, że też nowy szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego jakby podjął decyzję o kontynuacji pewnej procedury. Natomiast co będzie tematem naszych rozmów i spotkań, to zależy oczywiście od szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego, bo on, mam nadzieję, będzie się nas wszystkich pytał i co sądzimy o tym, co sądzimy o tamtym. No tak, ale rozumiem, że gdyby pan miał możliwość zwrócić jutro uwagę na jakieś niedociągnięcia albo na coś, nad czym się jeszcze nie pochylono, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo w kontekście zagrożenia rosyjskiego, to co to będzie? Ja myślę, że dwie rzeczy moim zdaniem są bardzo ważne. Z punktu widzenia roli, jaką odgrywa Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, jak ono jest usytuowane, na co moje doświadczenia wskazują. Po pierwsze, warto byłoby rozpocząć pracę nad nowelizacją obecnie obowiązującej strategii bezpieczeństwa narodowego. Ona przyjęta została w 2020 roku, ale mamy wojnę, już dwa lata wojny. Warto byłoby nad tym się pochylić, podyskutować różnych ekspertów, co w tej strategii zmienić, co dodać, co być może odrzucić i tak dalej. Jednym słowem znowelizować. Nawiasem mówiąc, ja ze swoimi studentami to robię w każdym semestrze takie na zajęciach, takie symulacyjne właśnie nowelizacje tej strategii. I druga sprawa, to też uważam, że w Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, i tu będę popierał bardzo tę myśl szefa BBN-u, aby, podobnie właśnie jak za moich czasów, aby było miejscem spotkań ponadpartyjnych na wszystkie najważniejsze problemy bezpieczeństwa państwa. Aby tam przychodzili przedstawiciele z wszystkich partii, z różnych środowisk zajmujących się sprawami bezpieczeństwa i akademickiego, i rządowego, pozarządowego i tak dalej. To jest doskonałe miejsce, gdzie taka właśnie merytoryczna debata może się odbywać. I to są te dwie, moim zdaniem, najważniejsze sprawy. Próba nowelizacji strategii bezpieczeństwa i stworzenie takiego strategicznej platformy debat ponadpartyjnych nad bezpieczeństwem Polski. Panie generale, gdybyśmy się teraz mieli pochylić, wracamy do Ukrainy, nad sytuacją na froncie, to dzieje się tam coś nowego? Czy mamy w tej chwili tylko taką próbę sił, okopanie się w tych miejscach, w których już od jakiegoś czasu poszczególne wojska, czy ukraińskie, czy rosyjskie są i tam niewiele się dzieje? Czy jednak jest coś, co pozwala nam z większym optymizmem patrzeć na przykład na to, że Ukraina odzyska jakieś utracone wcześniej tereny? Dwa elementy, wydaje mi się, na tym poziomie takim najwyższym, najogólniejszym, strategicznym warte są podkreślenia. Po pierwsze, to jest zmiana strategii rosyjskiej, która Rosja widzi, że nie może na froncie zbrojnym wygrać z Ukrainą, przenosi swoje priorytety agresywne, agresji na atakowanie wprost ludności, narodu, infrastruktury cywilnej, ludności cywilnej, czyli przenoszenie głównego wysiłku rosyjskiego z frontu wojskowego na ten front cywilny. To jest cecha charakterystyczna, właściwość charakterystyczna tej wojny już od paru miesięcy widoczna, a teraz bardzo, bardzo wyraźnie w ostatnich tygodniach. Czy to już jest eksterminacja narodu ukraińskiego, pana zdaniem? Tak, tak. No to jest wojna zbrodnicza. To jest wojna z łamaniem wszelkich konwencji. Nawiasem mówiąc, to pokazuje Rosję jako zupełnie nieodpowiedzialnego uczestnika stosunków międzynarodowych, stosunków bezpieczeństwa. I druga sprawa, która wydaje mi się warta podkreślenia, to jest to, co dzieje się nad Dolnym Dnieprem, czyli Chersoń, Nowa Kachowka. Tutaj toczy się wielka bitwa o to, kto będzie miał inicjatywę w przyszłej wojnie, w dalszej ciągu wojny. Tu się ważą losy wojny, moim zdaniem. Czy Rosja utrzyma przyczółek na zachodnim brzegu Dniepru i w ten sposób zachowa sobie szansę na ewentualne rozwijanie ofensywy w przyszłości po odtworzeniu odwodów strategicznych, atak ponowny na Odessę czy nawet na Naddniestrze, gdyby Rosja chciała tę wojnę kontynuować. Bez utrzymania tego przyczółka nie będzie miała takich szans. Jeżeli go straci, to straci możliwości rozwijania dużej ofensywy przyszłości. Z kolei Ukraina, jeżeli zlikwiduje ten przyczółek, to jeszcze za mało. Jeżeli by zdobyła ona z kolei przyczółek na wschodnim brzegu Dniepru, no to Ukraina wtedy uzyska ogromną przewagę, bo będzie miała możliwość stamtąd wyprowadzenia ofensywy na Krym. Panie generale, a czy pana zdaniem jest
szansa na to, żeby Ukraina otrzymała porządne, nowoczesne systemy obrony przeciwpowietrznej. Bo to jest to, czego właściwie najbardziej teraz Ukrainie brakuje. Rakiety, drony, to wszystko, co od Iranu na przykład dostają Rosjanie, no to jest coś, co właśnie pozwala na tą eksterminację, na to wybijanie po prostu, nazwijmy rzeczy po imieniu, cywilów. Świat się przegląda i niewiele robi z dostarczaniem tego systemu przeciwpowietrznego. Izrael na przykład przecież taki ma, prawda? No, tak. Czy pana zdaniem jest szansa na to, że Ukraina zostanie w to wyposażona w jakimś w miarę szybkim czasie, czy nie? No ja nie wiem, czy istnieje w ogóle możliwość jakiegoś raptownego przyspieszenia, bo Ukraina dostaje to wszystko, prawda? Ale tych systemów nie dostaje. Dostaje obronę przeciwlotniczą. No, ale nie tą najnowocześniejszą, prawda? To się parasol chyba nazywa, tak? Czy ja coś przekręciłam? To, co czym Izraelczycy dysponują. Parasol. Kopuła. Kopuła, właśnie, przepraszam. Tak. No z Izraelem to jest inna sprawa, jak gdyby taka polityczna, tutaj dosyć ciekawa. Nawiasem mówiąc, w kontekście wsparcia irańskiego dla Rosji, Izrael wcześniej czy później będzie musiał się tutaj opowiedzieć, bo skoro Iran wchodzi w wielką kooperację z Rosją, a to wiadomo, że co będzie skutkowało, będzie skutkowało przyspieszeniem programu nuklearnego Iranu, bo Iran uzyska parasol z Rosji nad budową swojego programu. W związku z tym Izrael będzie musiał coś z tym zrobić, przerwać to i tak dalej. Więc spodziewam się, że wcześniej czy później Izrael się zaangażuje jednak przeciwko Rosji w Ukrainie. Natomiast Ukraina dostaje, ale w kontekście właśnie tego, co powiedzieliśmy jeszcze niedawno o tym przeniesieniu punktu ciężkości na atakowanie właśnie zaplecza ukraińskiego, to musi być przyspieszone, zwłaszcza jeśli idzie o obronę przeciwrakietową, bo tych systemów rzeczywiście Ukraina nie ma. Przeciwrakietowych, czyli zdolnych do zestrzeliwania rakiet dalekiego zasięgu, tak jak Patrioty na przykład są. Tego typu środków Ukraina nie ma. Otrzymuje te środki przeciwlotnicze, one są bardzo ważne do zestrzeliwania dronów, samolotów i tak dalej, i tak dalej. Ale ja myślę, że Zachód mógłby na przykład wysyłać te środki obrony powietrznej nie tylko do dyspozycji Ukrainy, ale do ochrony swoich obiektów, które ma w Ukrainie. Ambasady, na przykład w stolicy Kijowa, powinno każde państwo wysłać swoje środki obrony powietrznej, aby chronić swoje ambasady czy inne przedstawicielstwa, wzmacniając tym samym zdolności obrony powietrznej Ukrainy. Dwie pieczenie na jednym ogniu trochę, tak można byłoby powiedzieć. Dobrze, panie generale, to już kończąc i właściwie wracając trochę też do tego, o czym mówiliśmy a propos ewentualnych negocjacji z Rosją, rozmów z Rosją. Pan kilka minut temu powiedział, że Rosja ostatecznie utraciła taki status państwa, które można traktować w sposób poważny, odpowiedzialny, jeśli chodzi o stosunki międzynarodowe. No to ja zapytam, jaki sens ma ewentualna negocjacja z takim państwem, które utraciło wszelką wiarygodność. Tak, jest państwem zbójeckim, kiedyś taki termin był. I nawet jeżeli się dogadamy, to nikt nie ma pewności, czy Rosja tych warunków dotrzyma, więc pytanie, czy to jest na pewno odpowiednia droga. No tak, ale te negocjacje mają głęboki sens wtedy, jeśli będziemy widzieli reorientację polityki rosyjskiej. Czy to poprzez zmianę władzy Putina, czy może, w co jest bardzo mało prawdopodobne, by Putin zmienił swój kurs polityczny. No to raczej. Więc negocjacje mają sens o tyle, że one mogłyby przerwać tę męczarnię narodu ukraińskiego, prawda? Ale te negocjacje muszą mieć za cel realizację tego, co ten naród ukraiński chce, czyli odzyskanie wszystkich okupowanych terytoriów. Jeśli taki będzie cel tych negocjacji i rozejmu, no to można w tym dostrzegać jakiś sens. Natomiast jeżeli to by miała być tylko gra na zwłokę, na zyskanie czasu przez stronę rosyjską, bo Rosji na pewno na tym głównie zależy, no to takie rozmowy nie mają sensu. W związku z tym ta polityka Zełenskiego jest moim zdaniem zasadna, aby mówić, oczywiście, możemy rozmawiać, ale na zasadach takich, że oddajecie nam to terytorium. Jeśli nie, to nie ma o czym gadać, prawda? Ile w tym kontekście, panie generale, ta wojna jeszcze może potrwać, pana zdaniem? Może trwać latami, nawet dekadami, w sensie formalnym takiego niezakończenia tej wojny. Zauważmy, że wiele takich wojen jest wciąż jeszcze, już nie odwołując się nawet do wojny koreańskiej, która do tej pory formalnie przecież nie została zakończona. Więc tutaj też może być tak, że w pewnym momencie obydwie strony będą tak wyczerpane tą wojną,
że jej zaprzestaną, zamrożą w jakimś tam momencie, w gotowości w każdej chwili skoczenia na siebie. I to będzie taka wojna właśnie nierozstrzygnięta do końca. Może to trwać bardzo długo. Nawiasem mówiąc, dla naszego bezpieczeństwa to jest bardzo też niedobry scenariusz. No niestety właśnie, ale coraz częściej się mówi o możliwości jego realizacji. Panie generale, bardzo dziękuję za wizytę bardzo u nas. Generał Stanisław Koziej, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, państwa gościem Ekspresu Biedrzyckiej. I tą rozmową Ekspres już dziś kończymy. Wracamy do państwa jutro o godzinie 9. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, cała ekipa. Kłaniamy się państwu bardzo nisko i szczególnie mocno ściskamy dzisiaj drogie panie. Proszę się nie dać, bo chyba niektórzy zapominają, że gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Do jutra, do zobaczenia.